Nazywam się Agnieszka Salwerowicz, ukończyłam Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie na dwóch kierunkach, na kierunku fizjoterapii i wychowania fizycznego. W klinice Reha Ortopedika zajmuję się pracą z dziećmi, między innymi z problemami z zaburzeniami integracji sensorycznej oraz problemami w uczeniu się. Wizyta rozpoczyna się od wywiadu z rodzicem oraz od przeprowadzenia odpowiedniego badania i postawienia diagnozy. Plan treningowy powinien zawierać ćwiczenia wspierające integrację wzrokowo-ruchowo-słuchową, ćwiczenia stabilizacji mięśniowej i trening słuchowy. Jednym z celów ćwiczeń będzie odpowiednie odżywienie komórek nerwowych, włókien nerwowych oraz poprawa pracy półkul mózgowych. Dzisiaj mamy tutaj małą pacjentkę, ma na imię Ola i ma 5,5 roku. Zgłosiła się do nas z zaburzeniami integracji sensorycznej i z problemami w koncentracji uwagi. Teraz pokażę jedno z ćwiczeń ze stabilizacji mięśniowej.